słuchajcie, właśnie się ogarniam, więc zrobimy sobie szybką poranną pielęgnację. Jeszcze tylko sobie przytnę włosy, bo robię ostatnio taką zawijajkę, żeby mi się fajnie grzywka układała, bo już włosy ogarnęłam wcześniej. Niech Was nie zdziwi lewe oko, które wydaje się, żeby było po cieniowaniu. Niestety mój syn, słuchajcie, w trakcie zabawy, o tutaj zrobił mi taką kropkę, jakoś niechcący, po prostu trzymał zabawkę w rączce i gdzieś tam, wiecie, chadzia mamie po twarzy. No i mam na oku takie przepiękne cieniowanie, bo po prostu jakiś taki straszny siesieniak z tego zrobił. Ale spróbuję oczywiście zakryć to potem makijażem, w ogóle zobaczymy, czy cokolwiek jest w stanie to przykryć, ale mam nadzieję, że jakoś chociaż odrobinę i to szybko zejdzie. Ale zanim przejdziemy do makijażu, bo też mam jeden bardzo ciekawy produkt, to oczywiście pielęgnacja. Mam dwa bardzo fajne produkty, które miałam okazję testować przedpremierowo, można powiedzieć, a są to produkty od marki, którą bardzo lubię, czyli Inimini. Mamy tutaj balsam do demakijażu, to jest taki produkt idealny do ściągania make-upu wieczorem i wieczorem też pokażę Wam samą tak jakby procedurę i jak wygląda jego działanie. I mamy też bardzo dobry produkt, jeżeli chodzi o oczyszczanie, tak jakby drugi etap, albo oczyszczanie rano, co za chwilę zrobię. I jest to łagodny żel myjący. Czym wyróżnia się ten produkt? Przede wszystkim tym, że jest to rzecz, która nie podrażnia, nie wysusza, koi. I wydaje mi się, że jest to idealny produkt do stosowania rano, dlatego że nie wysusza skóry, nie zdziera Wam bariery, nie narusza jej, wręcz przeciwnie, działa bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o takie ukojenie naszej skóry. Bardzo podoba mi się też to, że to nie jest forma mleczka, to jest normalny żel przeźroczysty, który bardzo ładnie się pieni, ale pomimo tego, że jest produktem pieniącym, to absolutnie nie zostawia skóry ściągniętej, wręcz taką bardzo ukojoną i taką wyciszoną, więc za chwilkę użyję tego produktu jako rzeczy oczyszczającej rano. Jeżeli chodzi o ten balsam, to już Wam teraz mogę powiedzieć, bo ja go używałam dłuższy czas, przedpremierowo, wygląda w ten sposób, zużyłam już prawie pół opakowania. I jest to taki balsam do demakijażu o konsystencji bardzo oleistej, ale niezwykle skutecznie ściąga makijaż, nawet wodoodporny. Oczywiście stosujemy to tak, że nakładamy dłońmi na suchą skórę, nawet z makijażem, i dopiero potem zmywamy wodą. To potem się oczywiście przy użyciu wody zmienia w taką bardzo przyjemną emulsję i super schodzi z twarzy. Jeżeli nie czujecie potrzeby, nawet nie wydaje mi się, że jest konieczność do mywania, ale to kwestia Waszej skóry. Ja zazwyczaj domywam, bo mam taką trochę skórę z tendencjami do zapychania, więc zawsze muszę tak oczyścić porządnie. Ale osoby ze skórą suchą, wydaje mi się, że nawet mogą ten balsam zostawić, w sensie używać jako jednego produktu do demakijażu, dlatego że to jest, ten efekt po jest niezwykle taki komfortowy i bardzo przyjemny. I jeżeli chodzi o oczyszczanie poranne, ja będę używać teraz tego produktu. Ten żel też jest bardzo fajny ze względu na to, że on jest przebadany okulistycznie. Nie podrażnia oczu, nie szczypie i ma w sobie bardzo mało takiej kompozycji zapachowej, jakichś tam alergenów, czyli rzeczy, które naprawdę bardzo mocno mogą uczulać skórę wrażliwą. Więc jeżeli szukacie takiego produktu na skórę podrażnioną, wrażliwą, do stosowania rano i wieczorem, ale takiego produktu naprawdę turbo delikatnego, to mam wrażenie, że ten może Wam się spodobać. Ten drugi produkt, czyli ten balsam do demakijażu, pokażę Wam w akcji wieczorem. Natomiast bardzo ciekawa rzecz jest taka, że ten balsam przeszedł odpowiednie badania i został określony jako niekomedogenny, czyli nie powodujący zapychania skóry. Tutaj w składzie oprócz maseł i takich olejowych ekstraktów, bo da się to wyczuć w stosowaniu, że to jest taki oleisty produkt, mamy też interesujący składnik taki jak glinka biała, czyli dodatkowo jeszcze takie działanie regulująco-oczyszczające, bo w ten sposób działają glinki. Natomiast już się nie rozgaduję, zobaczycie go w akcji wieczorem, jak będziemy ściągać makijaż. A teraz przechodzimy do dalszej pielęgnacji. Mówiłam Wam ostatnio, że skończyła mi się witamina od PH Doctor i wjechała nowa, pomimo że już zamówiłam PH, ale sobie chcę tak zmienić, żeby skóra też dostała czegoś innego. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajna sprawa. To jest witamina C od Liraka. Mamy tutaj Mezolift 15%, takie jest stężenie. Bardzo podoba mi się forma, bo jest niezwykle higieniczna. To jest taka tubka, którą się łamie tutaj na górze. Ściąga się tutaj całą folię. Macie zresztą tutaj też miejsce, żeby napisać datę, kiedy został ten produkt otwarty. Dlatego, że
możecie go stosować 15 dni. To jest taka kuracja na 15 dni. Forma takiego, powiedziałabym, mleczka, bo tak wyciskamy sobie tutaj. I przepiękne działanie rozjaśniające, znowu forma emulsji. To jest takie serum bardziej jak emulsja. Bardzo fajne, szybko wchłaniające się w buzię i świetne pod filtr. Staram się robić to, słuchajcie, regularnie, bo nie mam gdzie witaminę C włożyć wieczorem, bo zawsze jakieś kwasy, coś tam, a jednak nie można łączyć tych składników drażniących wspólnie, zawsze witamina C u mnie jest rano. I filtr u mnie to jest ten produkt z Sesdermy, który, jak widzicie, notabene już kończę w zasadzie. I ja mam tą wersję Sesderma Repa Skin i to jest taki filtr, który ma pełną ochronę, bo tu mamy wszystkie wymagane oznaczenia, który dodatkowo, mam wrażenie, sprawia, że ta skóra jest bardziej odbudowana. Takie mam wrażenie, jak go nakładam, że to jest jak taki filtr plaster trochę. Przepięknie nosi się na nim makijaż, buzia jest taka, wiecie, jak to powiedzieć, taka błyszcząca, ale jak taki, no jak po takim bardzo bogatym kremie, co na jesień i zimę jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o dawkę, to wiadomo, no mniej więcej, no jeszcze trochę, mniej więcej tyle stosujemy na całą buzię, wklepujemy, to ma wszystko ładnie nam się, wiecie, na twarzy połączyć. I pomimo, że ten efekt jest na początku straszny, wiem, że bardzo dużo osób się filtrów przez to boi, szczególnie jesienią, zimą, no jesienią i zimą, dlatego że przecież słońce nie świeci. No ale jednak moim zdaniem, jeżeli miałabym nałożyć zwykły krem nawilżający, to mogę po prostu nałożyć krem z filtrem dobry. Bardzo ładnie się na buzi układa i zostawia tylko taką błyszczącą powłokę. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale ta skóra jest taka po prostu pokryta bardzo przyjemną taką warstewką, kołderką, błyszcząca, otulona. Dobra, jestem bardzo podekscytowana, dlatego że dzisiaj będę testować nowy podkład. I ostatnio bardzo dużo testowałam podkładów drogeryjnych, w zasadzie od dłuższego czasu. A widziałam ostatnio recenzję tego podkładu, to jest Dior Forever Skin Glow. Ja mam w kolorze 1,N. I zamówiłam. Zobaczymy. Wiecie, oczekiwania w stosunku podkładów, które są bardzo drogie, odrobinę bardziej premium, są wysokie. Nie ukrywam, ja mam bardzo wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o ten podkład. Generalnie mam wrażenie, że będzie robił ze mnie innego człowieka. Jeszcze po drodze coś innego się stanie, bo tak jakby no, kosztował trochę, więc myślę, że powinno być wow. Będę strasznie zawiedziona, jak tu będzie porażka. Więc zakupiłam sobie ten podkład. Oczywiście musiałam sięgnąć po mój ulubiony, ukochany puder od lat, czyli chodzi o produkt Laura Mercier. To jest ten klasyczny puder transparentny. Jednak nie wzięłam wersji glow. A jakoś tak, wiecie, spyniałam. Mówię, nie, dobra, bierz to, co się sprawdza. Klasyk, to, co chciałaś zawsze kupić. Więc zakupiłam ten puder. I zapach, który strasznie mnie kusił i ja chciałam go kupić już od dawna. Słyszałam tyle pozytywnych recenzji i że jest trwały i że jest fajny. Wąchałam go kilkukrotnie w drogerii. To jest Carolina Herrera, czyli te perfumy w kształcie szpilek, Good Girl. I muszę wam powiedzieć, że zapach jest bardzo interesujący, taki wieczorowy, ale to nie jest zapach drzewno-leśny. Mnie troszeczkę już jakoś tak męczą powoli te zapachy i tak szukam jakiejś alternatywy. Te drzewno, leśno, takie męskie są fajne i ja po nie sięgam. Ale wiecie, jak używam ich tak codziennie, mówię, kurczę, no coś trzeba by było zmienić. No i te są naprawdę przepiękne. Przyjechał kurier, muszę zrobić pauzę i zaraz do mnie wracam. Jestem, słuchajcie, był kurier i przyszła moja ceramika nowa. Potem wam pokażę. I teraz tak, zróbmy to, sprawdźmy to. Oczekiwania są wysokie, poprzeczka jest, jest wysoko. Spróbujmy Forever Skin Glow od Diora. To jest podkład, który ma być długotrwały, ale jednocześnie dający piękne rozświetlenie. Co jest takim trochę podchwytliwym połączeniem. Kolor? Super, jest ok. To jest oczywiście kolor z tej bazy neutralnych, bo ja jednak na zimę tych takich typowo złocistych, żółtych nie wybieram. Bardzo delikatny, ale rzeczywiście kryjący. Zobaczymy jeszcze, jak to zrobimy tutaj. Okej, dobrze, słuchajcie, nałożyłam ten podkład na tą część twarzy. Tutaj nie mam nic. Wow.
No Dior. Dior to Dior. Daje efekt takiego błysku, ale to też nie jest błysk taki, wiecie, tandetny. Bardzo ładnie rozświetla buzię, przepięknie kryje, ujednolica cały kolor, chociaż za chwilę tutaj miałam jakieś przyjaciół, Stefan i Kazimierz, więc spróbujemy ich przykryć, zobaczymy jak sobie poradzi z takimi większymi wypryskami, ale muszę Wam powiedzieć, że wygląda prześlicznie. Nie wiem, czy znacie ten podkład, może dziewczyny, które są wizażystkami na nim pracują, bo wiem, że często takie podkłady marek premium są oczywiście wybierane na takie okazje jak makijaże, jakieś takie okolicznościowe, ale wow, zobaczcie. Stefan, gdzie jesteś? Halo? Jestem bardzo ciekawa, jak on się będzie nosił w trakcie dnia. Ten jest opisany jako podkład długotrwały i rozświetlający. To jest bardzo ciekawe połączenie. Pozwólcie, że zakryję, że zakryję moje limo. Synu, dziękuję. Efekty specjalne w swoim wykonaniu są nie do zastąpienia. Nałożę trochę tego podkładu, chociaż myślę, że nawet coś tam przykrył. No nie? Bez dramatu. Chociaż korektor tutaj jest wskazany, ale on sobie nałożony na powieki też poradził. No wygląda bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie i niesamowicie podoba mi się kolor. Jest idealny. Tutaj macie neutralny kolor, idealnie wtapia się w skórę, ale to jest taki żywy kolor, prawda? Nie wiem jak to opisać, ale czasami po prostu te kolory są takie trupie, jest takie zabarwienie brzydkie. A tutaj jest naprawdę bardzo ładnie. Ale oczywiście zobaczymy, jak będzie się nosił ten podkład w trakcie dnia, wieczorem dam Wam znać. I wykończę oczywiście cały makijaż tym pudrem też, który zamówiłam od Laura Mercier. Transparentny, ten taki klasyczny. Zamówiłam. To jest akurat myśl ceramika, czułe przedmioty i zamówiłam sobie kubek, czy dla siebie, ale też zamówiłam jeden egzemplarz do prezentownika, dlatego, że dziś, tegoroczny prezentownik będzie taki, że wszystkie rzeczy z niego rozdamy Wam. Więc też tutaj stoi, ale nie będę pokazywać. W każdym razie ten dla mnie wygląda w ten sposób. Tutaj w ogóle mamy też na odwrocie logo. No, czuć, że trzymacie w dłoni konkretny kubek. On jest naprawdę bardzo duży. Tutaj chyba jest około 400 ml, więc naprawdę pomieści sporo. Ma przepiękny wzór. To jest taki nakrapiany, nakrapiany biały, w takie czekoladowe plamki. Bardzo mi się podoba. Cieszę się strasznie i muszę Wam powiedzieć, że mam nadzieję, że jak trochę czasu więcej zorganizuję gdzieś w przyszłości, to może udam się na jakiś kurs, bo strasznie chciałabym też umieć coś takiego zrobić. Więc myśl ceramika, w ogóle Wam tutaj wrzucę na ekranie screeny ceramiki, w sensie z miejsc, gdzie ja szukam ceramiki i możecie sobie zawsze zapauzować wideo i ewentualnie sobie spisać profile na Instagramie i poszukać, bo naprawdę jest tego coraz więcej, a przedmioty są prześliczne i takie jedyne w swoim rodzaju. I've been thinking how am I? There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I... Czy wy znacie trik na
podlewanie kwiatków kawą. Podobno to jest jakiś w ogóle hit. Nie znam, ale zastosuję, więc cała kawa zmielona oczywiście z ekspresu ląduje do pojemniczka. I podobno kwiaty bardzo lubią podlewanie właśnie z fusami z kawą. Nie znałam tego wcześniej sposobu, ale fusów z kawy u nas pod dostatkiem, więc spróbuję. Nie wiem, czy to pomoże, ale ostatnio trochę te kwiaty tak już ledwo zipią, dlatego też spróbuję tego triku z kawą. Słuchajcie, co za dzień. Właśnie jestem pod kinem, bo idziemy z Katarzyną na dom Gucci. Jestem strasznie ciekawa tego filmu, bo Lady Gaga podobno wymiata. Bardzo jestem ciekawa, co ona tam zaprezentuje. Poza tym sama historia tego włoskiego rodu, taka trochę przypominająca modową dynastię, jest na pewno bardzo ciekawa, więc nie mogę się doczekać. I tak u nas ostatnio śmiałam się, że jest tak bardzo modowo, bo też oglądałyśmy serial Versace, nie wiem czy kojarzycie, na Netflixie, bardzo fajny, bardzo interesujący. I teraz zobaczymy, czy ten film Dom Gucci jest tak samo dobry, jak wszyscy mówią, jak wszyscy chwalą. Bardzo się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc. Siemanko, siemanko, jestem już, słuchajcie, w domu, bardzo późno. 24.01. Będę płakać jutro o 6. Muszę wam powiedzieć, że film bardzo fajny. Co do Lady Gagi, rozumiem zachwyty. Naprawdę wymiata w tym filmie, naprawdę jestem pełna podziwu dla jej talentu. Ta postać, którą ona odtwarzała, fantastyczna, naprawdę, świetnie to się oglądało. Natomiast muszę wam powiedzieć, że takie ogólne wrażenie, jeżeli chodzi o ten film, to taki smutek, bo wiecie co, to jest bardzo przykra i taka smutna historia. Nie będę oczywiście spoilerować, bo może część z was ma ochotę ten film zobaczyć, więc tutaj detale nie są w ogóle wskazane, bo po co. Natomiast sam film bardzo ciekawy, interesujący, trochę długi, ale smutny. W sensie ta cała historia tych wszystkich członków rodziny Gucci, bo teraz cały ten brand w zasadzie jest już pozbawiony członków rodzinnych, tam nie ma nikogo, kto pierwotnie był, wiecie, założycielem, no bo to była jednak rodzinna firma. Nie jestem aż tak na bieżąco z całą historią tego, w sensie może bardziej w stosunku tego filmu do realnych faktów, chociaż ten film powstał na bazie książki, ale nie wiem, czy wszystko, wiecie, tam przedstawione rzeczywiście miało miejsce, musiałabym doczytać. Natomiast film wam polecam, jest naprawdę bardzo fajny, ciekawy i interesujący, więc marzę o tym, żeby ten długi dzień zakończyć i zmyć z siebie make-up. Aha, właśnie mówiłam wam w pierwszej części filmu, że pokażę wam, jak ten balsam od Inimini działa. Jak widzicie, nałożyłam go na suchą skórę i on pięknie rozpuszcza makijaż, wystarczy chwilę masażu i cały make-up schodzi. Zapomniałam powiedzieć o podkładzie. Mówiłam, że wam powiem, jak wygląda. Ale jak zanim zmyłam make-up, widzieliście, on naprawdę cały dzień na buzi jest, więc jakbym miała dać mu taką ocenę w skali do 10, to taka mocna ósemka naprawdę. Odrobinę się wyświeca, bo w trakcie dnia delikatnie musiałam przypudrować strefę T, ale nosi się bardzo ładnie i cieszę się, że nie jestem rozczarowana, bo bałam się, że będzie, wiecie. To taka rzecz z kategorii drogi bubel. Ale nie jest bublem, bardzo fajnie nosi się ten podkład w trakcie dnia i rzeczywiście jest długotrwały, bo ja miałam naprawdę długi czas go na twarzy, na skórze i nie działo się nic złego, jakiegoś takiego fatalnego. Więc daję mu naprawdę mocną ósemkę, nawet 9, chociaż też ponoszę, zobaczymy, jak skóra po dłuższym użytkowaniu reaguje na ten konkretny podkład. Jeszcze teraz domyję wszystko jako drugi krok żelem. Twarz już, jak widzicie, oczyszczona, bardzo przyjemne uczucie takiego komfortu, nie ma ściągnięcia, więc naprawdę wszystko jest tak, jak trzeba. Ściągnęłam też soczewki, więc absolutnie nie widzę, czy jestem w kadrze. Muszę wam powiedzieć, że ja już dłuższy czas myślę o tym, żeby zrobić sobie tą korektę wzroku. Mam wadę wzroku od, nie wiem, połowę swojego życia, albo nawet wcześniej, w sensie więcej, dłużej. I coraz bardziej myślę, jeżeli chodzi o korektę wady wzroku, o tym, żeby zrobić nawet w przyszłym roku. W ogóle, jeżeli ktokolwiek z was miał robioną korektę, ja akurat jestem, mam tą krótkowzroczność, to piszcie w komentarzach, bo jestem ciekawa tego,
Bardziej jak długo trwa rekonwalescencja, czyli ten powrót. Aha, i na buzię nałożyłam ten tonik. Powrót do korzeni, prawda? I nałożę dzisiaj tylko na ten tonik z kwasem glikolowym krem, taki odżywczy, nawilżający. Coś takiego, wiecie, odbudowującego, delikatnie regenerującego, a nie takiego drażniącego, żeby nie przesadzić. Kończę moją mandarynkę, wskakuję pod prysznic i kończymy ten dzień. Ostatnią niedzielę miesiąca, zazwyczaj w Lublinie jest taki targ staroci. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłyście, a jeżeli jeszcze nie, to polecam, bo można naprawdę upolować fajne rzeczy. My właśnie byliśmy, niestety nic się nie udało, chociaż było jedno piękne lustro, ale na razie na spokojnie, bez kolejnych spontanicznych zakupów. Natomiast warto tam przyjechać, bo jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, unikatów. No, scenerię szukam piękną, ale niestety... A co to za ziewki tutaj? Siemanko, siemanko, cześć. Słuchajcie, nagram teraz taki fragment, o którym zawsze chciałam porozmawiać. Spytałam Was zresztą o to na Instagramie. Jeżeli dziewczyny, które oglądają ten odcinek, nie są mamami, to jest duża szansa, że ten fragment w ogóle Was nie zainteresuje. Dlatego ja też zawsze wrzucam takie rozdziały, które możecie sobie pominąć. Także zachęcam, jeżeli temat Was nie dotyczy, to po prostu przewinąć dalej. Kwestia będzie poruszona organizacji. Stwierdziłam, że też spytam Was na Instagramie, co za chwilę wrzucę Wam tę odpowiedź, bo to też są fajne rzeczy, więc o tym sobie też pogadamy. Ale przeczytam Wam teraz fragment, na który trafiłam właśnie przeglądając gdzieś tam Facebooka od Magdaleny Komsty. Gorąco Wam też polecam jej profil. I brzmią tak. Niektóre kobiety krótko po porodzie czują się dobrze psychicznie i fizycznie, a ich dzieci mają względnie łatwy temperament i w pierwszych miesiącach życia tylko jedzą i śpią. Inne mamy przeżyły trudny poród, ale otrzymują bardzo duże wsparcie w opiece nad dzieckiem ze strony bliskich, mogą się szybciej zregenerować. Znam też takie, które nie mieszkają na co dzień z partnerem, ale mogą sobie finansowo pozwolić na zatrudnienie niani. Jest jednak także ogromna grupa kobiet, które w pierwszych tygodniach po porodzie przez większą część doby są w domu zupełnie same z wymagającym dzieckiem, a ono nie znosi spacerów z wózkiem, śpi krótko, czujnie i tylko w bezpośrednim kontakcie fizycznym z dorosłym. Ogromną niesprawiedliwością jest mówienie tym kobietom, że wystarczy się lepiej zorganizować. I o to ostatnie zdanie mi chodzi, dlatego że muszę Wam powiedzieć, biję się w pierś, jak miałam jedno dziecko ze starszą córką, to ja serio tak myślałam. Ja uważałam, że wszystko to jest kwestia organizacji. Wystarczy sobie tutaj tam wyklikać, pozapisywać, wstać wcześniej, wszystko zrobić wieczorem i tam wszystko gra gitara, nie? Muszę Wam powiedzieć, że nie zawsze wszystko jest kwestią organizacji. Zanim przejdę do Waszych odpowiedzi, muszę Wam powiedzieć, że wszystko to jest kwestia przede wszystkim, oczywiście to jest tylko moje zdanie, temperamentu dziecka, pomocy z zewnątrz, czy na przykład pomocy partnera, czy niani, babci, cioci, sąsiadki, etc. I waszego samopoczucia. No i też oczywiście ilości obowiązków, tak ogólnie rzecz biorąc. Na przykład w przypadku moich dzieci, starsza córka miała tak, że pierwsze miesiące życia były bardzo ciężkie, zarówno dla mnie, jako tak jakby jak dochodziłam do siebie, ale też ona tak przeżywała na pewno jakieś trudne chwile jako noworodek, tak sądzę, bo było dosyć ciężko, ale później naprawdę fajnie się wychillowała i jest teraz naprawdę okej. Okay. Teraz zresztą ma 4 lata, jest fantastycznym dzieciakiem i każdy uwielbia z nią spędzać czas naprawdę. I to jest taki, wiecie, naprawdę świetny, świetny czas teraz taki, że można z nią porozmawiać i naprawdę, bomba. Natomiast synem, który teraz ma prawie 10 miesięcy, było tak, że na początku był totalnie wychillowanym bobasem. Ja byłam w stanie jeszcze w połogu zrobić sesję torebek z Dagiem. Może nie czułam się turbo komfortowo, ale było to do zrobienia. Był naprawdę wychillowanym dzieciakiem, dużo spał, dużo jadł. Ja też wiedziałam, ogarniałam mniej więcej wszystkie kwestie, więc to jakoś poszło. Ale jak skończył pół roku i zaczął się przemieszczać... Girl... Zaczęło się naprawdę ciekawie i trwa w zasadzie do tej pory. Jest bardzo intensywnym, takim szalonym dzieciakiem, po prostu wszędzie wchodzi, chce już chodzić w ogóle.
No, jest, wiecie, pełno wszędzie go i też ma tryb koala, czyli to jest tryb przyczepienia do nogi mamy. To też się wiąże z tym, że teraz jest ten lek separacyjny, więc to pewnie też to, ale tryb koala, czyli przyczepienie do nogi mamy i non-stop chcieć być na rękach. Praktycznie cały czas. Potrzebowanie takiej bliskości, oczywiście mojej. Też no, nie chcę z nikim zostać, tak jakby no mama, no nie? Więc widzicie, a teoretycznie to są przecież, to jest rodzeństwo i ja też myślałam, że to będzie, wiecie, bardzo podobnie, a jest totalnie inaczej. Myślę sobie tak, że żeby gdzieś tak, nie wiem, promować tą empatię w stosunku szczególnie do mam, warto sobie właśnie pomyśleć, co sobie myśli taka dziewczyna, która na przykład miała bardzo trudny poród, nie ma kompletnie wsparcia z zewnątrz, jest ze wszystkim sama. Ma dziecko, które jest high needem, czyli dzieckiem, które potrzebuje naprawdę obecności, bliskości, uwagi non-stop, bardzo mało śpi. I wtedy spotyka kogoś, kto jej mówi, że proszę cię, to wszystko to jest kwestia organizacji. Absolutnie nie uważam, że organizowanie się jest złe, bo na pewno bycie zorganizowanym pomaga i tak jakby tutaj, wiecie, serio nie podważam tego. Natomiast często tą organizację można sobie wsadzić w nos. Ja na przykład zawsze tak mam, jak dzieciaki chorują, że mam perfekcyjnie zorganizowany tydzień, wszystko jest zaplanowane, serio, no dopięte i wstaję w poniedziałek i ja widzę tego gluta. Nie. Proszę nie. Ale słuchajcie, teraz przeczytam wasze odpowiedzi. Bo ja w ogóle strasznie lubię na Instagramie zadawać jakieś takie, wiecie, różne pytania, czytać potem, co wy odpisujecie mi, więc pogadam sobie w ten sposób. Oczywiście była grupa dziewczyn, która śmiała się, że przepraszam, czy to takie coś jest, jak patent na organizację, bo o tym tutaj mówimy. I bardzo dużo z was pisało, nie spinać się, nie oczekiwać za dużo i być elastycznym, wybrać co najważniejsze, resztę bez skrupułów olać. Prawda, zgadzam się z tym. Bardzo ważne jest to, żeby olewać rzeczy nieważne. Mam tutaj na myśli to, że nie wiem, może podłoga nie jest taka, że się, wiecie, można z niej jeść, albo nie do końca jest zawsze porządek i tak dalej. Nie spinać się i nie oczekiwać za dużo. To jest też druga kwestia. Te oczekiwania trzeba sobie czasem obniżyć. Ktoś napisał też, że nie ma czegoś takiego jak patent na organizację. Dzieci potrafią rozpiszyć wszystko, go with the flow, uzbroić się w luz i cierpliwość. Tak, poluzować gumę w majtach, jednym słowem. Też tak uważam. Ktoś pisał też, odchodząc już od tego, że naprawdę trzeba sobie darować ten perfekcjonizm i po prostu pewne kwestie olać i ustawić sobie piramidę priorytetów tak, że na górze są te naprawdę ważne sprawy, a te na samym dole czasem mogą zostać pomijane. Bloki po 15 minut, skupiasz się tylko na jednej rzeczy, bez innych rozpraszaczy działa. Słyszałam o tym. Widziałam nawet gdzieś na TikToku, że po prostu macie 15 minut na jakieś zadanie, trzymacie się tylko tego. Jak, wiecie, zegar wybija, 15 minut się skończyło, to po prostu tą czynność kończycie. Najlepszy patent to nie siadać, wtedy się wyrabiam ze wszystkim. Serio, no i słuchajcie, ja też taki patent znam, w sensie bardzo często mi się zdarza nie siadać. I najgorsze jest to, że na samym końcu tej piramidy stawiamy zazwyczaj siebie. W sensie oczywiście są dzieci, nie wiem, relacje, dom, wszystko i tak dalej, funkcjonuje super. Ale często jest tak, że na samym dole tej piramidy jesteśmy my, mamy. I nasze zdrowie, nasze samopoczucie i zawsze gdzieś tam jest to, wiecie, na samym końcu. I to nie jest dobra metoda. Nie róbmy tak. Bo, wiecie, pomijam to, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, ale wy musicie być sprawne, chociaż w jakimś takim minimalnym stopniu, żeby też dawać komuś coś więcej. No bo jak wy macie ten kubek nienapełniony, no to z pustego Salomon nie naleje. Wiadomo, że tutaj uśmieszki, nie? Ale no musimy też zadbać o siebie. Ktoś napisał też, że sprzęty samoogarniające, pralka z suszarką, rumba, piecyk do chleba, zmywarka, kuker. Ja generalnie bez suszarki sobie nie wyobrażam teraz życia. Właśnie suszy mi się pranie na dole. I bez zmywarki, jak to by siadło w domu... Dziękuję bardzo. Dać sobie luz, pozwolenie, żeby czasem coś mogło pójść niezgodnie z planem. Nie ma czegoś takiego przy dzieciach, idziesz na żywioł. Widzicie, co tak, mi się wydaje, że szczególnie jak się ma malutkie dzieci, to trzeba się nauczyć takiego wstrzelenia się w klimat. Po prostu wyobraźmy sobie sytuację. Jest taka turbina powietrza w waszym domu. Taki mini tornado, huragan. I wy po prostu, zaczynając ten dzień, kończąc pierwszą poranną kawę, musicie tam skoczyć
i nauczyć się tak jakby, żeby okiełznać to tornado. Oczywiście się śmieję, ale zgadzam się tutaj, że to się idzie na żywioł. Najczęściej jest tak, że po prostu się idzie na żywioł. Na żywioł. Chociaż warto sobie planować, ale raczej idzie się na żywioł. I z tym się zgadzam. Często mam tak, że jeżeli rano nie znajdę chwili na to, żeby się ogarnąć, tak naprawdę serio, minimalnie, na zasadzie umyć buzię, nałożyć filtr, uczesać włosy, jakiś suchy szampon, make-up albo bez make-upu, ogarnąć się tak podstawowo, to potem ląduje taka rozmemłana w tym szlafroku, nieogarnięta totalnie, a za chwilę się okaże, że muszę gdzieś wyjść, coś załatwić albo pojechać, załadować jeszcze dziecko i w ogóle, no to w ogóle jest, wiecie, amba Fatima. Więc tutaj się zgadzam i też praktykuję to, że też muszę się rano ogarnąć. Dzieciaki też, ale ja też muszę się ogarnąć, mieć chociaż te kilka minut z tym, wiecie, misiem koalowu przy nodze. Ktoś tutaj, ta wiadomość w ogóle mnie rozwaliła, totalnie rozbawiła, w sensie tak pozytywnie. Ja nagrywam codziennie rano wiadomości głosowe do samej siebie, tego nie zgubię. Kocham, naprawdę. Ktoś napisał, że idealnym patentem na organizację w macierzyństwie z dziećmi jest drugie dziecko. To jest też fajne, bo już przechodzimy do końca tych Waszych odpowiedzi. Nie bój się prosić, kupować wsparcie. Niania, dieta, pudełkowa, sprzątanie. Oczywiście tutaj wchodzą kwestie zasobów finansowych, ale jeżeli macie możliwość, ja też bym radziła korzystać z takich rzeczy i po prostu nie prosić, nie bać się być tą mamą, która mówi, że tak, mam nianię, tak, przyjeżdża babcia, tak, pomaga mi. Nie ma nic z tym złego. Naprawdę, jeżeli macie możliwość tego skorzystać, to korzystajcie. Ktoś tutaj napisał też, że przy dziecku coś takiego jak organizacja nie istnieje, przynajmniej nie przy moim. Dodam, że wcześniej byłam mistrzynią organizacji i produktywności. I właśnie o to chodzi. Dzieci są różne, jak wiecie. Każde dziecko rodzi się z temperamentem, z takim pakietem cech wrodzonych i nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Jeżeli trafi Wam się dziecko, które jest bardzo wymagające, bardzo mało śpi, jest ogólnie takie intensywne już od pierwszych dni życia, to naprawdę będzie Wam pod górkę, jeżeli będziecie próbowały narzucić na siebie jakieś takie chore oczekiwania, że przecież miało spać. Ja pamiętam na samym początku ze starszą córką właśnie takie miałam w głowie wbite oczekiwania, no bo wiecie, pierwsze dziecko, że ja będę, ona będzie spała tak minimum 3-4 godziny. Ja w tym czasie ogarnę wszystko w domu, jeszcze będę miała czas popracować. No i w ogóle, w sensie tak to działa, no bo przecież małe dzieci tylko jedzą i śpią. No, trochę się myliłam jednak. Nie było tak, że jadła i spała. Było bardzo intensywnie na początku. I ja strasznie miałam zgryz, no bo przecież miało być inaczej. No to nie jest tak, że to jest kwestia dziecka, tylko pewnie ja coś źle robię. No bo wiadomo, kogo obwinić? No siebie najlepiej. Ktoś tutaj też napisał, że jeśli masz do zrobienia coś, co zajmie Ci mniej niż minutę, rób to od razu. To jest prawda i to chodzi o odkładanie rzeczy na miejsce. Tak mi się wydaje. I rzeczywiście ja staram się to robić. To dużo pomaga. Oczywiście nie wszyscy domownicy się do tego stosują, ale przynajmniej ja się stosuję. Nie? Ktoś napisał, wszystko jest kwestią organizacji, nigdy nikomu tego nie mówcie. No właśnie o to chodzi. Będąc empatycznymi osobami nie ma co, wiecie, mówić, dlatego że nie wiemy, jak wygląda sytuacja drugiej osoby, no nie? Nie wiemy, jak to wszystko wygląda, bo czasami naprawdę, dziewczyny, bywa tak, że nie ma kiedy zębów umyć i ten spacer, jak przyjdzie wam babcia i powie, słuchaj, biorę go na godzinę na spacer, odpocznij, zrób tak jakby coś, na co masz ochotę, albo odpocznij, albo nie wiem, zrób obiad, cokolwiek. To jest czasami na wagę złota. Ten godzinny spacer, taka pierdoła. To jest taki drobiazg. No co to jest godzinny spacer? Ale to tak naprawdę daje tyle energii i nawet tyle przestrzeni, żeby odetchnąć, żeby, wiecie, zatęsknić za tym dzieckiem, no nie? Żeby tak odetchnąć i powiedzieć sobie, wow, dobra, mogę się na spokojnie umyć i wiecie, nie lecieć z szamponem we włosach, bo akurat się zbudził i się drze, no nie? Ale to chciałam dodać, słuchajcie, na sam koniec. Często bywa tak, że oprócz tego, że wszyscy mówią, że to kwestia organizacji, to każdy mówi, że och, zobaczysz, jeszcze zatęsknisz. Ja powiem Wam tak, na pewno za pewnymi rzeczami się tęskni, masz jakieś takie miłe wspomnienia w głowie, ale to nie jest tak, że coś jest z Wami nie tak, czy z Tobą nie tak, jeżeli za pewnym etapem nie będziesz tęsknić, bo znam dziewczyny, które mówią, że słuchaj, no ten etap noworodka to był dramat. Ja nie będę tęsknić za tym etapem. Ja się cieszę, że dziecko urosło, jest fantastycznie, jest wspaniale, minęło, ale ja nie tęsknię za tym etapem. I myślę, że to też jest okej. Najważniejsze jest to, że wszystko mija. Mijają mamozy, mijają kolki, mijają gorsze dni naprawdę szybciej niż nam się wydaje.
I nie musimy tęsknić za tym. Możemy, ale nie musimy. Najważniejsze, że mija to wszystko. Prędzej czy później to wszystko minie. I z taką myślą zakończę tego vloga, bo vlog też kiedyś musi minąć i skończyć. Bardzo dziękuję, że byłyście ze mną w kolejnym vlogu. Kolejne tutaj na kanale to już będą vlogmasy, więc wjadą choinki na grubo i wszystkie rzeczy z tym związane. Więc mam nadzieję, że wspólnie poczujemy taki świąteczny klimat. Całuję Was, przesyłam takie internetowe przytulasy, masę ciepła, wsparcia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!